Ja nie będę śpiewał, na szczęście, ale będziemy słuchać przepięknego koncertu pieśni wielkopostnych tradycyjnych w wykonaniu profesjonalistów Basi Pospieszalskiej na wokalu i bardzo znanego wykonawcy, jazzmena, pianisty, który zagra na takim egzotycznym instrumencie jak lira probowa. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem, cieszę się, że ten czas wielkopostu właśnie posłuchanie takiej muzyki nas ubogaci. Po koncercie zbiorę jeszcze ofiary, kto będzie chciał się dołożyć do organizacji tego koncertu, to będzie to jeszcze możliwe. Życzę Wam bardzo dobrego wysłuchania, dobrych przeżyć duchowych i serdecznie witam artystów. Thank you.
Niech będzie pokoju Jezus Chrystus. Bardzo miło powitać Państwa w tym kościele. Ja się szczególnie cieszę, to jest pod wezwaniem mojej patronki parafia, także pierwszy raz w życiu grałam koncert w takim kościele, więc bardzo się cieszę. A od razu właśnie chciałam powiedzieć, że to nie będzie koncert. Chcemy zaprosić Państwa do wspólnej modlitwy, do czuwania, czuwania przy krzyżu. Ta pierwsza pieśń właśnie była z perspektywy Matki, Matki Najświętszej, która towarzyszyła w tej męce Chrystusowi i chciałabym, żebyśmy z jej sercem, tym najczulszym, przeszytym mieczem boleści, żebyśmy z jej sercem przeżyli właśnie to czuwanie.
Może Państwo.
Państwo jej nie znają, mam nadzieję, że chociaż część z Państwa zna. Refren jest powtarzalny, także proszę się dołączyć w trakcie i tak pożegnamy Pana Jezusa. Błogosławieństwo na koniec.
Pan z nami. Niech was błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.